Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Ładnie, Panie Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec, i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach? I nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się udają odnaleźć, za prawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo pańskie. Tobie w pewnej parafii na południu Włoch był proboszcz, jedynej w tym miasteczku parafii, przedstawiciel władzy duchowej i burmistrz. Przedstawiciel władzy świeckiej. Pewnego dnia rzeczony proboszcz, gdy przechadzał się z różańcem wokół kościoła na modlitwie, zauważył, że przed bramą kościoła leży truchło osła. Natychmiast udał się na plebanie i zadzwonił do magistratu z prośbą, by usunięto ciało padłego zwierzęcia. Odebrał sam, sam burmistrz, który zresztą był ateistą, więc układy między proboszczem, stosunki między proboszczem a burmistrzem nie układały się więcej niż poprawnie. I słysząc prośbę proboszcza, burmistrz stwierdził, ależ panie proboszczu, o ile mi wiadomo, to w naszym mieście pan proboszcz jest odpowiedzialny. Za pochówki, dlaczego ja miałbym się zająć tym zwierzęciem? Na co poirytowany proboszcz odpowiedział: Tak, owszem, to ja jestem odpowiedzialny za pochówki. Dlatego dzwonię do pana burmistrza, ponieważ zwykle przed pogrzebem staram się skontaktować z najbliższą rodziną zmarłego. Dziękuję za ten uśmiech. Pięknie, kiedy dzieci Boże uśmiechają się w kościele. Kochani, a my za co jesteśmy odpowiedzialni? Za co czujemy się odpowiedzialni? Za wiele rzeczy i za wiele osób. Winniśmy czuć się odpowiedzialni za, swój, za swoje zbawienie. Mam nadzieję, że skoro tu jesteśmy, to nasza nadrzędna troska zadbać o nasze zbawienie. Czujemy się odpowiedzialni i powinniśmy być odpowiedzialni za nasze postępowanie za nasze zdrowie. Winniśmy właściwie się zachowywać i być odpowiedzialni jako uczestnicy ruchu drogowego. A jeśli przekraczamy zbytnio granice odpowiedzialności, to odpowiemy przed stosownym sądem. Z całą pewnością czujecie się odpowiedzialni za swoje życie i życie swoich bliskich, chroniąc je, utrzymując, pozyskując środki na godziwe życie. Każdy proboszcz... Winien czuć się odpowiedzialny za zbawienie swojej parafii, mieszkańców tejże parafii. Jestem przekonany, że staracie się być odpowiedzialni za siebie nawzajem, małżonkowi, i że odpowiedzialnie zachowujecie się, kiedy współmałżonka, współmałżonki nie ma przy was, a pojawia się inna piękna kobieta czy przystojny mężczyzna, że wtedy waszą naturalną reakcją jest, naturalną reakcją obronną jest. Błyśnięcie złotem, które nosicie na serdecznym pal palcu po oczach tego, który próbuje flirtować, podrywać cię, droga pani mężatko. Zapraszam Was dzisiaj, kochani, w tym trzecim dniu rekolekcji, byśmy zastanowili się, czym jest nasza odpowiedzialność wokół kościoła, wobec Kościoła. Oto bowiem dzisiaj w Ewangelii słyszymy historię dobrze znaną przypowieść, o, w której Jezus pokazuje. Ukazuje Kościół jako owczarnię, siebie jako dobrego pasterza. Ale mówi też o tych owcach, które nie chcą być we wspólnocie. O tej owcy, która się odłącza, bo pokusa, że będzie miała paszę tylko dla siebie, nie będzie musiała się z nikim dzielić, pokusa, że za ogrodzeniem jest wolność. Wolność rządzi, że nie trzeba chodzić w pewnych ramach, ograniczeniach przykazań i praw, że można iść gdzie się chce. I że, się, I że sobie owca poradzi bez pasterza, pokusa ta jest wielka i są tacy, o czym mówiłem wczoraj, którzy z tej pokusy korzystają. Jak zapowiedziałem w niedzielę, dziś pochylmy się, proszę, nad tą refleksją o Kościele, bo właściwa żywa relacja do Kościoła owczarni Chrystusowej może być świetną okazją dodania świadectwa. O naszej miłości do Niego i wdzięczności Kościołowi za to, co nam daje. Święty Cyprian, który żył w III wieku, nauczał, nie może Boga mieć za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. Nieco później żyjący święty Augustyn, wielki doktor, jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła, biskup z północnej Afryki. Wołał w jednym ze swoich nauczań. Jeśli kochamy tych, którzy nas zrodzili do życia ziemskiego, jakże bardziej powinniśmy kochać tych, którzy nas zrodzili do życia wiecznego, Boga Ojca i Matkę Kościół? Trochę w naszych uszach w języku polskim dziwnie to brzmi, Matka Kościół, kościół jest bowiem. Rodzaju męskiego. Trzeba nam zatem pokonać tę semantyczną przeszkodę. W języku polskim Kościół jest rodzaju męskiego. Ten. Wypadałoby zatem, albo łatwiej by było, przyjąć, że Kościół jest ojcem. Nie, ojcem jest Bóg. Mówią ojcowie Kościoła, wielcy doktorzy pierwszych wieków chrześcijaństwa. Matką jest Kościół, ponieważ w większości chrześcijańskich języków Kościół jest rodzaju żeńskiego. W języku greckim, łacińskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, rosyjskim, czeskim, słowackim i tak dalej, i tak dalej. Kościół jest rodzaju żeńskiego. To nam się tak ułożyło, że jest ten kościół, a nie ta kościół. Ale trzeba nam to po prostu przyjąć. Kościół jest matką. Dlaczego? Bo, wspominając raz jeszcze i parafrazując słowa świętego Augustyna, o ile nasi rodzice nas zrodzili do życia doczesnego i ono pewnego dnia się skończy, o tyle Kościół Matka nas urodziła do życia wiecznego, które nigdy się nie skończy. Urodziła nas przez chrzest, nie tylko, że nas urodziła do życia wiecznego, ale jak kochająca Matka nam towarzyszy we wzroście i drodze do tego celu, przez życie sakramentalne, które, którym nas karmi, które w nas podtrzymuje to życie wieczne. Oczywiście zostawię, u, zwolnię się z tłumaczenia, czym jest tak naprawdę Kościół, bo jestem pewien, że w Twoich uszach to brzmi tak, jak brzmieć powinno. Że nie mówią o Kościele hierarchii, tylko o Kościele wspólnocie wiary wszystkich ochrzczonych, którzy wszyscy są równi w godności Chrztu. A w Kościele mają różne posługi. Pa, jedne, jedni pasterskie, jako biskupi, kapłani, prezbiterzy, diakoni. Inni realizują się w apostolstwie świeckich, a zatem wobec potężnych ataków na Wspólnotę Kościoła, których jesteśmy świadkami, oraz w dobie wielkiej niewdzięczności tych ochrzczonych, którzy dziś nie czują się dziećmi Kościoła, to bardzo dobra okazja, abyśmy pokazali piękno tego Kościoła i Jego miłości do nas, a później naszej do Niego. Dla chrześcijanina trudne czasy są najlepsze. To właśnie w trudnych czasach najwyraźniej można pokazać, co się naprawdę kocha, co albo kogo. Nikt z Was nie podziwia prawdopodobnie za to, że przez lata byliście odpowiedzialnymi, kochającymi, troskliwymi rodzicami wobec Waszych dzieci. Ale gdy niektórzy z Was pośród tych dzieci mieli jedno niepełnosprawne, lub szczególnie trudne w wychowaniu, a może nawet znalazło się w poprawczaku czy więzieniu, gdy ono wymagało szczególnych poświęceń i troski. Wtedy wszyscy, którzy znali waszą historię, a przynajmniej większość jestem pewien, że stwierdzała: Boże, jacy oni są dzielni, jak oni je kochają. Tymczasem, czy za takich bohaterów uważają się rodzice, dzieci niepełnosprawnych, czy myślą o sobie, że są bohaterami? Raczej się dziwią, mówiąc, jak to bohaterzy? A co mam z tym dzieckiem zrobić? Na śmietnik wynieść? Do domu dziecka oddać? Przecież to moje dziecko. No właśnie, kiedy czasy są dobre, wtedy w kontraście nie wybijają się jakieś postawy bohaterskie, ale kiedy czasy są trudne, dla chrześcijanina im trudniej, tym lepiej. Im trudniej, tym lepiej. Jest czas, byśmy wobec. Ataków na Kościół pokazali, na, dali świadectwo naszej miłości do Kościoła, które jest odpowiedzią najpierw na miłość Kościoła wobec nas. Nasza troska, powtórzę raz jeszcze, o relację ze wspólnotą wiary stanie się szansą na danie świadectwa, a nasze życie w komunii z Kościołem ma szansę ukazać Kościół jako piękną oblubienicą Chrystusa, a nie wdowę po zmarłym rewolucjoniście, którego miałaby pokonać ludzka nienawiść, zawieszając na krzyżu. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. A szczęśliwa oblubienica nie tylko, że jest piękna, ale promienieje tym szczęściem. Pozwólcie zatem, że w tej refleksji przypomnę wam, a może uświadomię co niektórym coś co niewystarczająco doceniali, jakie są sposoby wyrażania tej miłości, jakie są znaki odpowiedzialności za Kościół. Raz jeszcze powtórzę: dla jednych to będzie tylko przypomnienie tego, co robicie, dla innych może otwarcie oczu i serca na rzeczywistość, którą niewystarczająco doceniają. Niewątpliwie pierwszym znakiem naszej miłości do Kościoła i odpowiedzialności za Kościół jest modlitwa za tenże Kościół. Kościół uczy nas tej modlitwy za siebie, nawzajem, za nas, za naszą wspólnotę wiary. W każdej liturgii wybrzmiewa modlitwa za Kościół. Nie tylko w modlitwie wiernych, gdy pada konkretna inwokacja, wezwanie, módmy się za Kościół, albo jako pierwsze wezwanie lub ostatnie módmy się za nas tu zgromadzonych, czyli za Kościół, wspólnotę wiary. Wybrzmiewa to po modlitwie konsekracyjnej, gdy kapłan mówi: Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi, sprawa, aby lud Twój wzrastał, o Twoim kościele na całej ziemi. A to znaczy, że nawet jak wyjdziemy z tego kościoła, pójdziemy spać, gdzieś będą się za Ciebie modlić, bo gdzieś będzie akurat na którejś półkuli, półkuli zachodniej, sprawowana Eucharystia, gdy u nas będzie noc. Nie możesz zatem powiedzieć jako. Ktoś, kto jest ochrzczony jako dziecko kościoła, że nikt się za mnie nie modli, że nikt o mnie nie pamięta. Gdzieś dzisiaj w nocy ktoś będzie się modlił za ciebie i za mnie. A tak swoją drogą, po 1989 roku, gdy wreszcie dano nam do ręki paszporty, które mogły pozostać w naszych szufladach, a nie być jak kiedyś zdawane do wydziału paszportowego. Gdy zaczęliśmy nieco więcej podróżować i pielgrzymować, czy nie mieliście podobnego wrażenia, jakie ja mam zawsze, gdy wchodzę do kościoła w obcym kraju, czasami do kościoła, gdzie liturgia jest sprawowana w języku, którego nie rozumiem, nie znam? Wrażenia, że jestem u siebie, że to mój dom, że te znaki są dla mnie czytelne, bo są takie same w liturgii. A ci, którzy stoją w ławkach, to naprawdę moi bracia i siostry, choć być może nawet nie umiem się z nimi dogadać. To jest niesamowite. My wszędzie jesteśmy u siebie na świecie, szczególnie gdy trafiamy do Kościoła katolickiego, do świątyni katolickiej, by być precyzyjnym w dzisiejszej refleksji. Modlitwa za Kościół. Tak. Dane statystyczne pokazują nieubłaganie, że coraz mniej Polaków regularnie uczestniczy w niedzielnych świętach, msz, mszach świętych i regularnie przyjmuje komunię świętą. Ale jednak nie tylko ja, ale i socjologowie religii, socjologowie katolicy i księża na pierwszej linii frontu stwierdzają, że ci, którzy są w kościele, ci, którzy po covidzie wrócili do kościoła zdaje się, mają zdecydowanie większą świadomość tego, kim są, czego tu szukają i że tym nie tylko przychodzą, by brać, ale też dają coś siebie, więcej niż dekadę, dwie temu, że dają więcej. Ja wyraźnie to zauważam. I w takich wielkich inicjatywach, które coraz śmielej podejmują świecy, jak i w małych pomysłach, które rodzą się u parafian, a które są zgłaszane miejscowym duszpasterzom. Dość przypomnieć te wielkie inicjatywy, chociażby sprzed 10 lat. Wybaczcie, nie sprawdziłem dokładnie, ale tu nie chodzi o datę. Gdy to z inicjatywy świeckich powstała powstał pomysł modlitwy do granic, różaniec do granic, tak się nazywał ten projekt. W określonym dniu wszyscy katolicy byli zaproszeni, którzy mogli wystawić się gdzieś w strefie nadgranicznej, tam, gdzie było im najbliżej z miejsca zamieszkania, i określonej porze podjąć modlitwę różańcową za naszą ojczyznę. W efekcie przez kilka godzin został stworzony wielki różaniec gorących serc pełnych Boga i czci do Maryi na granicach. Może dlatego dzisiaj nie znamy adresów schronów, bo nad naszym niebem na razie jest czysto i nie ma wojskowych, obcych samolotów, może ta modlitwa. Między innymi przyniosła takie owoce. Z całą pewnością większość z was słyszała o ruszach różańcowych, modlitwy rodziców za dzieci. To nie wymyślili biskupi, nie księża, to świecy. Nieco ponad 20 lat temu w Gdańsku. Dzisiaj już wiele tysięcy róż różańcowych, czyli takich grup 20 -osobowych, matek i ojców, którzy postanawiają modlić się. Za swoje dzieci. Przede wszystkim o łaskę wiary. Powrotu do wiary dla swoich dzieci. To już wiele tysięcy takich róż Mam wiele świadectw, że po misjach, które prowadziłem, takie róże powstawały. Jak grzyby po deszczu. Jak róże się rozwijały po deszczu. A inicjatywa post w intencji kapłanów. A Margaretka, na pewno wam ta nazwa coś mówi... Gdy siedem osób deklaruje się do końca życia, jeden dzień w tygodniu, dlatego musi być siódemka, modlić się za konkretnego z imienia, nazwiska księdza. O łaskę świętości dla Niego i wszystkiego, co w tym terminie jest i definicji zawarte. Ja mam takich margaretek, dostałem już 28. A to oznacza, że 200 osób zdeklarowało się do końca życia raz w tygodniu chwilę pomodlić w mojej intencji, a ilu się modli o czym nie wiem? Wiedząc o takich osobach naprawdę chcę się walczyć o świętości, w świętość i walczyć z pokusami. Mówię to o sobie. Naprawdę chcę się dawać więcej. Czuję się wtedy dłużnikiem takich kochanych osób. Całkiem niedawno poznałem fundację założoną przez ludzi świeckich, których celem stało się promowanie ka kaplic wieczystej Adoracji w parafiach. Kaplice wieczystej Adoracji są zwykle w klasztorach klauzurowych, to oczywiste, które całe życie poświęcają na nieustanną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Pojawili się świeccy. Którzy, którzy zaczęli promować, jeździć po parafiach na zaproszenia proboszczach, proboszczów i mówić, jak adorycja, Adoracja uratowała ich małżeństwo, przemieniła ich życie, jak na Adoracji wyprosili jakieś szczególne łaski lub dzięki Adoracji zaakceptowali jakieś straty, które Bóg przemienił w błogosławieństwo. Robią to nieodpłatnie. Taka fundacja finansuje się z dziesięciny członków tej fundacji, a wszystko na większą chwałę Boga. I coraz więcej parafii, nie tylko wielkomiejskich, ma odwagę organizować taką kaplicę wieczystej adoracji. Odwagę, bo żeby ją zorganizować, każdego tygodnia musi się znaleźć 168 osób, bo tydzień ma 168 godzin. 168 osób każdego tygodnia, by, je, by ofiarować jedną godzinę przed Najświętszym Sakramentem w dzień lub w środku nocy. I mógłbym wymieniać dalej i dalej tychże inicjatyw, których jest naprawdę wiele. I jeżeli do, w którejkolwiek uczestniczycie, do czegokolwiek przyłożyliście rękę lub położyliście swój grosz, by ta inicjatywa się rozwijała, dziękuję Wam z tego miejsca dzisiaj za Wasze świadectwo miłości do Kościoła i odpowiedzialności za tenże Kościół, naszą Matkę. Oprócz modlitwy, z całą pewnością znakiem miłości do Kościoła, będzie postawa, gdy wobec różnego rodzaju rozgłaszanych skandali i historii niemiłych dla ucha, kogoś, kto kocha Boga, będziemy powściągliwi w powielaniu ich, w wydawaniu wyroków, kiedy takie historie czy plotki się pojawiają w przestrzeni, w której żyjemy. Powściągliwość mówienia w mówieniu o przykrych sytuacjach. A może i obrona wobec pomówień. Wy, którzy z taką dumą podchodzicie do komunii świętej, mielibyście tulić uszy po sobie, gdy inni szkalują waszą matkę, naszą matkę Kościół? Jeśli Kościół jest naszą matką, to kto z Was o swojej mamie tej ziemskiej pozwoliłby źle mówić, nawet jeśli nie jest doskonała, bo żadna nie jest. Wy, którzy z taką dumą patrzycie na wasze dzieci, najpierw, gdy były chrzczone, a później gdy idą do pierwszej komunii. Nie wstydźcie się tej dumy przed tymi, którzy dzisiaj kpią z tego, że praktykujecie, i pytają was Ty jeszcze do kościoła chodzisz? Naprawdę? Nie musicie się zawsze im tłumaczyć. A czasami spro sp sprokurujcie sytuację, w której to oni będą musieli się wam tłumaczyć dlaczego tyle lat chodzili i nie chodzą. Kochani, niedawno mi proboszcz pokazał pewien proboszcz z mojej diecezji inny aspekt który związany jest z ryzykiem czy z ewentualnością powrotu religii do salek katechetycznych, lekcji religii Pokazał mi, że to nie jest takie proste i nie będzie to takie proste dla tych rodziców, którym zależy, by dzieci otrzymywały dalej edukację religijną, katolicką. A mianowicie, jeśli tak miałoby się stać, że w przyszłym roku, czy trochę później, lekcje religii wróciłyby i byłyby przy parafii na salkach katechetycznych, to wiele nowych. Parafii nie ma wystarczającej ilości, dzisiaj nie ma salek katechetycznych, by ciągle sporą grupę uczniów przyjąć i zorganizować im systematyczne lekcje religii. A te parafie, które mają wystarczającą ilość. W większości z tych salek dzisiaj nic się nie dzieje, więc potrzeba będzie funduszy, by te salki odremontować, odmalować, a później je ogrzać, bo jeśli nic się nie działo, nie były grzane, a później je oświetlić, by dzieci nie uczyły się po ciemku. Kto to ma zrobić? No, duż pasterza, ale z jakich funduszy i środków? No, z waszych. A dlaczego macie płacić na coś, co już raz wydaliście pieniądze z waszych podatków, które sumiennie płacicie, a co gwarantuje konstytucja w edukacji publicznej? Dlaczego macie drugi raz wydawać pieniądze? Skoro już one na to poszły, są takie przeznaczenie, zgodne z ustawą zasadniczą. No, i pozostaje najważniejszy problem, albo on dopiero by się pojawił. Jeśli edukacja wróci do Salek Katechetycznych, to napra naprawdę rodzice macie w zapasie półtorej godziny, by pewnego dnia w jednym dniu tygodnia dzieci przywieźć do salki, a później czekać 45 minut i odebrać, i wrócić do domu. Macie naprawdę tyle wolnego, że jeszcze wciśniecie w ten czas wolny, jaki wam dzisiaj pozostaje w tygodniu? Te półtorej godzina może dłużej, na dojazd i powrót może trochę później, krócej. To będzie wymagało znowu przeorganizowania Waszych popołudniowych zajęć i obowiązków. Mówię to po to, byście, by Wam na sercu położyć kwestię, czy mamy milczeć, pozwolić, by tak się to samo rozwinęło, jak chce, bez naszej sprzeciwu i za naszym milczącym przyzwoleniem, nie wiem. Pokazuje coś, co mi faktycznie uświadomiło, że problem może być większy niż nam się zdaje. Kochani, innym znakiem tego, że kochamy Kościół, jest właśnie obrona Kościoła. Gdy ktoś mówi, czasami może trzeba, Delikatnie stuknąć pięścią w stół i powiedzieć: Chwila, stop. Widziałeś? Złapałeś za rękę? Masz niezbite dowody? Proszę bardzo, dowody były emblematycznym przykładem tego, jak krzywdzące mogą być oskarżenia, które są odtrąbiane, odtrąbione w mediach, ale później nikt, gdy się okazuje, że ten czy inny hierarcha był niewinny, równie głośno nie odszczekuje tego, co wypowiedział wcześniej. We wszystkich środkach przekazu nie odszczekuje. Emblematycznym przykładem jest historia australijskiego purpurata, kardynała George'a Pella, który w 2017 roku został oskarżony o to, że kiedyś miał molestować dwóch trzynastoletnich chłopców, członków chóru yy, katedralnego. Zebrano na to jakąś ilość świadków, oskarżono go i chociaż Proces odbywał się na zasadzie słowo przeciwko słowu. Skazano 75-letniego kardynała na 6 lat więzienia o obostrzonym rygorze. Odwoływał się od początku, nie przyznawał się i twierdził, że jest to pomówienie. Odwołał się do wy wyższej instancji. Ta podtrzymała wyrok, ale gdy odwo odwołał się do Sądu Najwyższego, po ponownym zbadaniu i przesłuchaniu wszystkich świadków i wszystkich materiałów, siedmioosobowy... Skład Sądu Najwyższego jednogłośnie uznał, że zarzuty są bezpodstawne. Zwolniono kardynała po 13 miesiącach pobytu w więzieniu dla groźnych przestępców o zaostrzonym rygorze. Kto mu odda te 13 miesięcy życia? Powiem więcej, kto teraz odnajdzie tę młodzież? I ją na nowo przyprowadzi do kościoła, młodzież i dorosłych, którzy uwierzyli w te oskarżenia i powiedzieli: Nie wierzę im. Opuszczam kościół. Ale powiem teraz od strony pozytywnej. Nie o obronie, ale o szukaniu i dawaniu pozytywnych przykładów. W pewnej diecezji, w pewnej parafii miało miejsce takie zdarzenie, było to 20 lat temu, to akurat jest ważny szczegół. Pewna młoda kobieta mężatka straciła w wypadku komunikacyjnym swojego męża została z trójką dzieci z trójką synów najstarszy zaczynał szkołę podstawową drugi był w przedszkola, a trzeci w żłobku to było 20 lat temu gdy nie było 800 plus 500 plus to było wtedy, gdy była wysoka wysokie jeszcze bezrobocie i ten młody ojciec nie wypracował sporo nie pracował długo w efekcie dzieci dostały naprawdę mizerną rentę po ojcu. Taką, że absolutnie nie pozwalała tej matce godziwie żyć. A ponieważ nie mogła też liczyć na pomoc rodziny, no została bez środków do życia, z mizernymi środkami. I wtedy proboszcz tej parafii, poznawszy jej sytuację finansową, zadeklarował jej, że do pełnoletności najmłodszego syna albo do momentu, gdy najstarszy zacznie zarobkować... Będzie co miesiąc przekazywał jej kopertę. Będzie przekazywał tę kopertę potajemnie. Nie przez przelewy, by nie było śladu. Dlaczego? Bo gdyby to robił publicznie i by się rozeszło, zawsze by się ktoś znalazł, kto by stwierdził, pewnie jego bachory, dlatego daje. Na swoje daje. W każdej parafii się znajdzie taki koszałek, kopałek, koziołek, matołek który zacznie wymyślać opowieści z Mochu i Paproci, albo taka gąska balbinka, której język lata jak łopata. Wszędzie się zdarzy. Więc robił to potajemnie, w sekrecie. Po dziesięciu latach tego księdza zmieniono na inną parafię, a on dotrzymywał słowa. Gdy najstarszy syn tej kobiety poszedł na studia po kilku miesiącach jego studiowania w wielkim mieście, gdy odwiedził swoją matkę w rodzinnym domu, kobieta się wyczuła i zorientowała, że dziecko nie chodzi do kościoła. I odważnie pewnego dnia podjęła ten temat, mówiąc: Synu, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Mamo, ja nie chodzę do kościoła, bo ja im nie wierzę. Ja im nie wierzę. Na co matka odpowiedziała, dziecko, dzięki Panu Bogu i Kościołowi, ja po śmierci Twojego taty nie wylądowałam w psychiatryku, a wy w domu dziecka. To wiara w Boga i sakramenty, z których korzystałam regularnie, dała mi siłę być matką, a zarazem zastępować wam tatę. Więc nie mów tak. Na co on odpowiedział, mamo, przejrzyj na oczy. To są oszuści, oni to wszystko robią dla kasy. Mamo, gdzie ty żyjesz? I wtedy ta matka spojrzała swojemu dziecku tak głęboko w oczy, że chyba zajrzała do serca: I powiedziała tak: Synu, jeden z tych, których nazywa złodziejami, 12 lat temu, gdy zginął twój tato, zdeklarował się, że będzie mi pomagał. Że będzie nam pomagał. Nigdy przez te wszystkie lata nie przyszło ci na myśl, skąd ja biorę pieniądze na to, że chodzicie w ubraniach niegorszych niż wasi koledzy w klasie. Że zawsze nam starcza na jedzenie i na to, co potrzebne do szkoły. A ostatni rok, kiedy zacząłeś studiować, orientujesz się, jaka jest moja pensja, nie wyliczyłeś sobie, że to niemożliwe, bym mogła ci pomagać i dawać na akademii, kadaję ci. Nie zastanawiałeś się, skąd mam? No przecież to oczywiste, że nie mogłam sobie odłożyć. Więc ja nie pozwolę, byś na jednego z tych, których nazywasz złodziejami, mówił takie rzeczy. Ja na to nie pozwolę. Nie znacie takich przykładów? Podobnych, innych, budujących Was? Jestem pewien, że znacie. Jestem pewien. Że każdy z Was ma gdzieś w swojej historii życia jakiegoś kapłana, kogoś, kto mu, go zachwycił swoją wiarą, pasją do Chrystusa, podejściem do człowieka i relacją z Bogiem. Może czasami warto, może nie, czasami nie warto strzępić języka na obronę e, kościoła, gdy ktoś opowiada o faktach druzgocących czy obciążających tego czy innego człowieka w sutannie, bo. Bo ani on do końca nie wie, ani my, ani my nie znamy całej prawdy. Ale może na tej szali tego opowiadania po drugiej stronie warto położyć, na drugiej szali, piękną historię i powiedzieć, że ona mnie trzyma i daje mi wiarę, że tu jest woda na pustyni, że tu jest życie. Niewątpliwie innym znakiem miłości do Kościoła jest zaangażowanie w życie parafii. Ja chciałem dzisiaj. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek to tak wybrzmiało w ten sposób, jak ja to powiem. Chciałem dzisiaj podziękować tym wszystkim Wam, którzy kiedykolwiek zachęcaliście swojego syna, Wam, matkom i ojcom, czy już na emeryturze, czy których dzieci macie ciągle w szkole, jednej czy drugiej, którzy kiedykolwiek podjęliście próbę zachęcenia swojego syna, by był w służbie liturgicznej ołtarza. Niektórzy. Z rodziców tak skutecznie zachęcali, że te dzieciaki do dzisiaj, chociaż już siwe i łysiejące, przy ołtarzu zostali. Jeden plus jest na pewno gwarantowane miejsce, i to siedzące, i to w dobrej lokalizacji. Ale przecież ministrantura to nie tylko gwarantowane miejsce siedzące w, z pięknym widokiem Bellevue. Ministrantura to również jakaś szkoła samodyscypliny. Gdy dzisiaj patrzyłem na tych zuchów, skrzatów w pelerynkach i komrzach, które o 6.30 przyszły na roraty razem z innymi dziećmi, które nie służą domszy mszy, dziewczynkami, chłopcami, no to niewątpliwie to jest szkoła samodyscypliny. Jest jeszcze inny plus bycia ministrantem. Ten, kto jest ministrantem nie przyjdzie w, obu, w brudnych butach do ołtarza, a przynajmniej nie powinien, i zwykle powinien zadbać o to, czy nie ma brudu za paznokciami, no bo przecież za chwilę będzie podawał ampułki. I może za ileś lat Twoja przyszła synowa podziękuje Ci, że dostała od Ciebie tato, mamo w prezencie dżentelmena, który higieny i kultury osobistej uczył się nie tylko od Was, ale również tu, w służbie ołtarza. Dziękuję Wam wszystkim. Nawet jeśli Wam się nie udało, Wasze dzieci, Waszych synów, Namówić do służby Ale jeśli próbowaliście To dziękuję Kochani, dziękuję wam wszystkim Którzy kiedykolwiek Czuliście, że to Nasza procesja I nie oglądali się Na innych, biorąc krzyż procesyjny Chorągwie w waszych może wcześniejszych Parafiach, może gdzieś Na prowincji, w mniejszych miasteczkach Poduszki, feletrony I te wszystkie rzeczy, przedmioty Które wyrażają naszą Religijną częścią, które są zwykle noszone w procesjach. Dziękuję Wam wszystkim, którzy angażujecie się w czytanie, śpiewanie psalmów, albo którzy przyłożyliście kiedykolwiek rękę do budowy grobu pańskiego lub szopki betlejemskiej. Bo ten kościół jest Wasz, bo jak to się mówi, dłużej klasztora niż przeora. Proboż był u Was jest i to rekordowo długo, ale to normalne, że kiedyś skończy swoją posługę, przejdzie na emeryturę. A kościół zostaje. I tu dotknę ostatniej kwestii i nie będę się rozwlekał z prostej przyczyny, że jeszcze jednym znakiem z wielu znaków miłości i odpowiedzialności za kościół jest troska finansowa o stan materialny parafii. Nie będę się zbytnio rozwlekał, bo po prostu widzę świadectwo waszej troski o kościół. To, co stoi, to przecież z waszego jest. Dla niektórych od 30, 50 lat, od początku istnienia parafii. Dla innych od niedawna. To jest jeden z piękniejszych kościołów według mojej oceny z tych nowszych kościołów warszawskich, jakie znam. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko w architekturze, ale również w wystroju. To wasze. Ale mam jedną rzecz, którą wam zasugeruję, jeśli nikt wcześniej tego nie mówił. tłumaczycie dzieciom, dlaczego to jest takie piękne? tłumaczycie, że to jest z waszego i pokazujecie, że warto o to dbać. Bo, bo nie daj Boże, żebyście nie byli ostatnim pokoleniem, nomen, nomen, ostatnim pokoleniem, które rozumie, dlaczego taca jest od Was i dla Was, bo taca zostaje w parafii. Że to dzięki Wam to wygląda tak, jak wygląda. Dobrze by było, żebyście dali dzieciom świadectwo. Jest pięknym zwyczajem, który również tu widzę, gdy rodzice idą do komunii z dziećmi, które jeszcze nie było pierwszej komunii, ale rodzice już przyzwyczajają dzieci do tej trasy, że jest pewien moment węższy, że trzeba wyjść z ławki i podejść do tego stopnia. Równie pięknym jest znakiem, gdy widzę, gdy jest zbierana tacy, że nieraz tata czy mama, którzy mają w ręku banknot, pieniądz oddają dziecku, by ono włożyło na tacy. Jakby chcieli je nauczyć, że otwórz rękę, a nie tylko bierz do siebie, daj, daj, otwórz, że jest taki moment we mszy, gdzie daj coś od siebie. Choć jeszcze ty nie zarabiasz i to coś, co dasz, jest od tatusia, mamusi. Przekazujcie to dzieciom, bo jeżeli ta sztafeta pokoleń się przerwie, to, to świadectwo wiary, to nie daj Boże, ale będziecie kiedyś chowani w ciemnym kościele, bo dzieciaki nie będą rozumiały, że trzeba położyć coś na tacy, by zapłacić, zapłacić za oświetlenie elektryczne. Owszem, jeśli już ktoś będzie leżał w trumnie, to jemu obojętne, czy będzie się żarówka paliła, czy nie, bo pod wiekiem trumny i tak będzie ciemno, no ale w końcu nie jesteście partyzantami, by was chować pod osłoną nocy i ciemności. Więc kochani, tak z uśmiechem raz jeszcze, szczerze wam dziękuję za to świadectwo, również szczerze jak za świadectwo, gdy kończyłem misję, gdyście mi dziękowali, wiedząc, Jakie dzieła ewangelizacyjne prowadzę, i gdy ostatniego dnia na misjach zbierałem tace? Bóg zapłaci Wam również za dzisiejszą tacę, które zaraz będę zbierał. Kochani, niech to wszystko raz jeszcze pokaże, jaki w nas jest potencjał, i że jeśli będziemy Bogu za to wdzięczni i po prostu świadomie to przeżywać, to musi zadziałać na tych, którzy dzisiaj tego nie rozumieją albo to kiedyś porzucili, nie zrozumiawszy, jak wielkim skarbem jest wiara i jak wielką łaską jest mieć Kościół za Matkę. Amen.